W strefie czarnobylskiej znajdują się dziesiątki cmentarzy. Rozmieszczone są po całej zonie, od jej granic po samo centrum. Niektóre są zadbane i odwiedzane regularnie przez rodziny zmarłych. Inne zapomniane kryją się wśród zarośli. W tym filmie przedstawię 3 wybrane cmentarze w strefie, charakteryzujące się podwyższonym poziomem promieniowania. Powodem podwyższonej radiacji jest opad promieniotwórczy, który opadł na cmentarze podczas awarii pobliskiej elektrowni jądrowej. Pierwszy z cmentarzy znajduje się we wschodniej Prypeci, w tzw. dzielnicy szpitalnej. Jest to pozostałość po wsi Semychody, na miejscu której powstało miasto Prypeć. Cmentarz znajduje się na wschód od kompleksu szpitalnego. Na cmentarzu znajduje się kilkanaście drewnianych oraz metalowych krzyży. Cmentarz jest stary, a mogiły skromne. Zdecydowana większość grobów jest ziemna, nie ma tu nagrobków. Promieniowanie na terenie całego cmentarza jest podwyższone i wynosi około 5 mikrosiewertów na godzinę. Cmentarz znajduje się w 2 km i 800 metrów od elektrowni w linii prostej. Drugim z cmentarzy jest cmentarz komunalny Prypeci. Znajduje się na wschód od miasta i jest odwiedzany przez rodziny zmarłych podczas wyznaczonych dni w roku. Jest to jeden z największych cmentarzy w strefie czarnobylskiej i zachowany jest w bardzo dobrym stanie. Wiele nagrobków wykonanych jest z polerowanej stali nierdzewnej, nie brakuje na nich podobizn zmarłych. Średnie promieniowanie na terenie cmentarza waha się od 10 do 20 mikrosiewertów na godzinę. Cmentarz znajduje się 2 km od elektrowni w linii prostej. Ostatni z radioaktywnych cmentarzy omawianych w tym filmie znajduje się w miejscu, gdzie kiedyś mieściła się wieś Pilisny Hutor. Tuż obok znajduje się przechowalnik odpadów radioaktywnych z elektrowni. Cmentarz jest niewielki. Mijając obszar porośnięty gęstymi trawami, trudno dopatrzeć się drewnianych i żelaznych krzyży wystających z zarośli. Cały teren jest silnie skażony. Promieniowanie na całym obszarze cmentarza wielokrotnie przekracza normy. Średni poziom promieniowania wynosi tutaj około 50 mikrosiewertów na godzinę. Elektrownia znajduje się stąd jedynie 1,5 km w linii prostej. Dobrze to widać z terenu cmentarza. Z pewnością nie są to jedyne cmentarze o podwyższonym poziomie radiacji w strefie. Odwiedzając te miejsca należy pamiętać nie tylko o podwyższonym poziomie promieniowania, ale również o tym, że jest to miejsce pochówku i należy zachowywać się tu z powagą oraz szacunkiem.